Witamy Was bardzo serdecznie w Podlaskim Ekspresie. Pociąg rusza w ciekawą trasę, a wraz z nami podróżują nim m.in. Gienek i Andrzej Splutycz oraz Jarosław i Agnieszka Rogalscy. Zapraszamy! Polską granicę wciąż szturmują setki nielegalnych imigrantów. Straż Graniczna do jej ochrony dostała nowe wozy patrolowe. Wspomóc ją ma kolejnych 500 żołnierzy. Tymczasem już w czerwcu bieżącego roku prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka podpisał dekret o ustanowieniu Dnia Jedności Narodowej. Data tego święta nie jest przypadkowa, bowiem wypada 17 września, czyli w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Gdyby świętowanie nieszczęścia Polski wydało się zbyt mało kontrowersyjne, to Łukaszenka podczas przemowy z okazji wyżej wymienionej uroczystości stwierdził, że Białystok, Białostoczyzna i Wilno są ziemiami białoruskimi. Prezydent Białorusi nie wziął jednak pod uwagę, że owe ziemie nigdy historycznie nie należały do Białorusi. Zmieńmy temat na lżejszy i zobaczmy, co słychać u rolników z Podlasia. Andrzej i Gienek nie są już znani tylko w Polsce, bo z tego, co nam opowiedzieli, ich rozpoznawalność rośnie także za granicą. Z wizytą do rolników mieli przyjeżdżać Ugandyjczycy, Chińczycy, Finowie i Amerykanie. Pan Gienek pochwalił się swoją gościnnością, gdyż każdy z odwiedzających mógł liczyć na dobrą strawę i trunek. Jednak nie samymi przyjemnościami żyją one opiłkowie, ponieważ sąsiedzi narzekają na ich głośne zachowanie i nieuporządkowane podwórko. Pan Gienek stan swojego podwórka tłumaczy dobrem zwierząt, wychodzi z założenia, że ziemia i błoto dobrze sprzyjają jego zwierzętom. Z kolei pan Andrzej winą za głośne imprezy obarcza młodych odwiedzających, którzy jego zdaniem próbują się popisać, zachowując się głośno i wszczynając awanturę. Ponownie odwiedziliśmy słynnych gospodarzy z Bronowa. Agnieszce i Jarosławowi Rogalskim towarzyszyliśmy przy czyszczeniu kopyt u konia Niuńka. Gospodarze nazwali to końskim spa. Rolnicy mają 16 koni sokulskich, a taki zabieg wykonuje się od 3 do 4 razy w roku. W momencie zlecenia komuś takiej pracy przyszłoby wiele zapłacić. Jak powiedział Jarosław Rogalski, konie mają u nich dobrze. Najpierw mają wcześniej wspomniane spa, potem wybieg, a na deser jabłka i zielona trawka. W jej gospodarstwie pojawiła się również betonowa Aleja Sław. Każdy odwiedzający może odcisnąć w niej swoją dłoń, do czego gospodarze z charakterystycznym dla siebie humorem zachęcają. Jeszcze kilkanaście lat temu ulica Jurowiecka stanowiła prawdziwy raj dla kupców. Dziś ta okolica prezentuje się zupełnie inaczej. Nie ma już targowiska, a zamiast niego pojawiła się galeria handlowa. Powstały też apartamentowce z mieszkaniami na sprzedaż. Te zmiany niestety nie wszystkim wyszły na dobre. Postanowiliśmy więc porozmawiać z handlowcami, którzy kiedyś mieli swoje stoiska na dawnym targowisku, a także ich klientami spotkanymi właśnie na ulicy Jurowieckiej. Opowiedzieli nam m.in. o tłumach białostoczan, którzy korzystali z rynku kupując pieczywo, ubrania, a także o masę innych produktów. Mówili też o wesołej atmosferze panującej wśród handlarzy oraz o mniej przyjemnych momentach z życia targowiska, czyli protestach podczas zmiany zagospodarowania tego terenu i finalnie o samym zamknięciu. Cały materiał o targowisku na ulicy Jurowieckiej znajdziecie u nas na kanale. 18 i 19 września w Warszawie podczas dożynek prezydenckich województwo podlaskie reprezentowali mieszkańcy kolonii Boczki. I właśnie zrobiony przez nich wieniec komisja uznała za najpiękniejszy. Zwycięzcy wykonali wieniec w kształcie korony uwity z czterech podstawowych zbóż – pszenicy, jęczmienia, owsa i żyta. Na zwieńczeniu znajduje się mała korona stworzona z lnu oraz jarzębiny, którą koronuje malutki drewniany krzyżyk. Nagrodę szczęśliwi Podlasianie odebrali od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pociąg właśnie dojeżdża do ostatniej stacji. Dziękujemy za uwagę, czytajcie i oglądajcie Podlaskie 24, a w kolejnym ekspresie widzimy się już za tydzień.